Cześć, z tej strony RS. Czyli Dorian, który gra w Minecrafta. O cholera. Dziś już to było u Zeba. Już robił to ten gościu, którego chcę zapytać sub za sub, bo dam ci lajka. I suba. Bartolus Triceraptos, dobra. Fajna nazwa, śmieszna. Alleluja. Dobra, o Boże, tutaj wszystkie komentarze są. Nie musicie tego... Dobra, zasłonię ten brzydki, ten tutaj. Swoją kamerką. Ta cenzura. No właśnie, cenzura z sobą zasłonę. Moim ciałem. Dobra, nieważne. Już ta Lady Laska, tak? To jest drama z tym, no bo... To jest hejterka. Tak, ona jest hejterką. Ja jeszcze tego nie widziałem, zaraz sobie ją sprawdzę. Ja ten... już widziałem. Tak, ten odcinek jest specjalnie dla niej zrobiony. Serio. Jest on specjalnie zrobiony, ponieważ chcę poruszyć temat. Dużo się o niej słyszy, o Boże. Ja tutaj jest naprawdę, tu jest tyle hejtów. Naprawdę, ja nie... Dobra, nie zwracajcie uwagi, po prostu ja będę. Tutaj to. Dobra, nieważne. What? To było to. No więc tutaj jest jej kanał, tak? I ja będę robił... Bekę dziś z niej, może bekę, ale dobra, moja ciała, tak? Po prostu była drama z tym wielka łza, bo może nie wielka, ale duża. Nie, o mojej ciąży 500 plus dostałem. Ja się dostałem podaczki. Tak, dostałem podaczki, jest. No ale wiecie, to jest taka nastolatka. To jest taka typowa nastolatka. Właśnie takie typowe. Tak, typowa nastolatka. Lady na ślubu. Ona myśli, że Kibel jest w ciąży. Właśnie. Naprawdę. Kibel jest w ciąży. Kibel robię to jako test ciążowy. A, jeśli chcesz, to prawa autorskie, no ci napiszę. Wtedy też może sobie zrobię bekę na moim kanale i będzie coś pisać, bo mówiłem, jest martwica na moim kanale. Ważne, dobrze. Włączę, wybiorę sobie jakiś film i sobie go obejrzymy. Razem z Dorianem, więc. Więc my będziemy na górze. Trzymajcie się, więc zaraz się widzimy. Ten się nada, na pewno to się nada. Dobra, oglądamy. Chodźcie. Hejka, dzisiaj jestem tutaj razem z Emilką. Hej! I nagrywamy filmik w odpowiedzi na oszczerstwa elektromana. No i telefony kontra chłopaki. Nagrywamy odpowiedź. Tak, tutaj właśnie widzicie zdjęcie. Tak on wygląda, ten użytkownik. Właśnie. Ale tak, to ty wygląda tylko jest... Moje little pony. Tak, jak to będę. I jest na zdjęcie. Ale to są tylko pozory. I... Zaczynam! Jezu, te efekty! Punkt pierwszy. Jest hejterem. I oto dowody na to. Sama jesteś hejterką, pewnie. No, jak widzicie, dowody mówią same za siebie. Tego nie trzeba komentować, tak? To już jest skomentowane, bo to są jego komentarze. Właśnie, sam się zaorałeś. Brawo. Że nie tylko my tak myślimy i ludzie też mają o nim takie zdanie. Tutaj właśnie dowód. No to przechodzimy dalej. Ale ja chcę tutaj przerwać jedną rzecz, coś powiedzieć. Dobra, teraz ja sam wejdę w kadr. Chcę powiedzieć tutaj, no ale ona sama hejtuje ludzi, bo ja słyszałem o tym. Tak? Ja o tym widziałem. Tak, on widział, ja jeszcze nie widziałem tego odcinku. Ciąg dalszy pościgu złodziei. Co to jest? Wstaw to. Jakie efekty, nie? Po prostu... Witam, Klaudia. I dzisiaj nagrywam złodzieja na gorącym uczynku. Jak widać, dwójka złodziei na dachu wieżowca w Warszawie. Mokotów. Zamieszczam to w serwisie YouTube. Patrzcie, co oni robią. Oni tam się próbują włamać do kogoś do domu. Ewidentnie. Co jest kolewanie? Tam kurde, masz komię, bo to cztery, kurde. Tyle tam, kurde, ma fanie.
To święty Mikołaj wchodzi w styczniu, nie? Wychodzi według niej. Okej, według niej Mikołaj wychodzi w styczniu, nie w grudniu. To jest moja pierwsza beka, naprawdę, ale to jest naprawdę masakra. Ja mu, kobieta widzisz czerwone ubranie, to jest czarne chyba raczej. W końcu Mikołaj to jest złodziej, no zdecyduj się kobieto, no. Jezu, Mikołaj, przedszkolanko. Masakra, no, ale to będzie hit. A za mną pokaż piękną paronamę. Mokotowa. Jaką paronamę? Moje miasto. Panoramę. Mokotowa. Mokotowa i nas przyjdzie. Ja byłem w Warszawie i widziałem Mokotów. No, nie wiem, czy to był Urwesynów czy Mokotów. Chyba Urwesynów, nie wiem. Tak, zasłoń firankę! Aresztuję! Jezu, detektyw i pierwsza klasa z Emilką, nie? Emilka i jak ona tam ma na imię, już mnie to nie obchodzi. Poradnik kulinarny, dawaj to. Dawaj, jedziemy tym tam. Jak zalewać herbatę? Nie wiem. Jak się robi? Ja zalać herbatę! Dorian, jak zrobić herbatę? Nie. Herbatę z prądem to lepiej zrób. Czekaj. Ogórki no. Kiszone. Najpierw co trzeba zrobić? Wlać herbatę do takiego czegoś. To już zrobiłeś. Nie wiem, co to jest. Co? To takiego tego, co będzie stanie. Kurde, co kiedy tego? Chwila. Ona nawet nie wie, do czego wlewa. Ona może do kibla nawet wlewać. Ja już się duszę. To jest takie głupie. Jezu. No jest drama, coś tam pisało. Widziałem jakieś miniaturkę. O tak, to jest to. Dawaj to. Jak według... Kurde, co tam się dzieje? Stała się, nie ma. Jestem kusynieką. Tak, hej, moja przyjaciółka po prostu okay. Od serca. Czekajcie. Jak to jest na żywo, skoro... Kiedy to jest na żywo, to powinnaś live'a nagrywać w OBS-ie. Ma przepis, tu ma herbatę. Patrzcie, co jest, że jak będzie... Kurde, co ona będzie chciała? Możecie go subnąć, ma jakieś komentarze pod moimi filmami jego. Ma Dorian Krawo, ale go lubię, możecie subnąć. Takiego posta. Boże święty. Możecie sobie... Stop, kitem, ja mogę wam to zatrzymać i sobie zobaczycie. Ona ma chłopaka Dawida Piaczkowskiego. Tak, pani ginekolog, to tak, kurde, tylko sobie... 3 minuty przyjedzie, moja. Dobra, ja to już widziałem, to sobie zobaczcie. Dobra, zatrzymajcie, nie będę, kurde. No właśnie, naucz się o ortografii. Dawid u mnie nocował i wytarł się ręcznikiem. To ona robi... Okej, posłuchajcie, ja nie jestem nerdem. Nie jestem nerdem, ale ja dostaję same piątki z ortografii. Ja miałam ostatnio jeden błąd ortograficzny w dyktandzie z tym U i U. Dostałem 5 minut. Ja nie jestem nerdem, naprawdę. Ale jeśli ona ma 12 lat i robi i pisze teraz przez S, to jest pierwsza klasa! Albo nawet w szkole. Ja jestem, kurde, mam 11 lat, to jestem najlepszy. Ja też. Nie, ja nie, ja w sumie nie jestem najlepszy. Znaczy już 4, to było parę dni temu. Nie wiem, kurde, gdzieś kąpa. Kurde, gdzieś pokazała sobie ciało. Ogórki kiszone chcę jeść. Pizklet, gachinski. Okej, spokojnie, ja znam trochę niemieckiego i to się czyta dokładnie. Pizklet, gachinski, siklos. Pizklos. Dokładnie jakoś tak. Nie mam. Pizklet, gachinski, siklos. Czekaj. Pizklet. Dobra, nieważne, oglądam dalej. Brachen slikle! Chyba raczej pikle! Pikle! No to jeszcze trzeba wybrać ciastka, ja je uczę się w to i to jeść razem. Pilem. Wiesz co zrób. Weź herbatę z prądem, wrzuć tam ogórki, wrzuć tam jeszcze coś tam. Wafel mi z czekoladem. Właśnie tutaj na żywo, żebyście sami zobaczyli. Jak będzie na tym teście, to ja sobie przeczytałam całą tą ulotkę ogólnie. I jak będzie ona tym się pojawi. Nie, chciała, że tak krzyczą, jak nie chcą w książce. No, ale
Ty zobacz. No dobra, też co robimy. No dobra, co robimy? Tutaj mamy przygotowany test ciążowy. Otwieramy. I trzeba mocz. Tak, mocz sobie. Termo, wiecie co, ja tego dłużej nie mogę oglądać. To by było na tyle. Ja jej napiszę komentarz. Dobra, siema!